Mały smaczek. Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym małym smaczku, na numerze 16. I zainspirowany tym, co ostatnio opowiadałem, gdzieś tam, idący za tymi samymi fascynacjami, bo przecież mówiłem o fantezy i mówiłem o takiej fantezy raczej lekkiej, łatwej i przyjemnej, to sięgnąłem. Podobną książkę. I to jest książka, którą już kiedyś stosunkowo dawno temu czytałem, ale tak mnie jakoś natknęło i stwierdziłem, że warto byłoby ją powtórzyć i zastanowić się, czy w dzisiejszych czasach, czy obecnie tego typu książka nadal jest interesująca, czy warto przeczytać takie, właśnie fantezy, które w specyficzny sposób pokazuje znane nam szeroko z fantastyki, z fantezy motywy. No bo to jest książka, która przynajmniej po części próbuje odpowiedzieć na pytanie odwieczne, pytanie wśród merpegowców, odwieczne pytanie wśród miłośników fantastyki, kto jest lepszy: elfy czy krasnoludy? Tak, tak, to się chyba zaczęło jak Tolkien w swoim hobicie, a potem władcy pierścieni pokazał te klasyczne, już dzisiaj takie najbardziej konwencjonalne rasy fantezy. skonfrontował je, pokazał różnice zarówno w wyglądzie, w kulturze, w języku, we wszystkim, nawet w sposobie prowadzenia wojny. I to wszystko przeniosło się na rozmaite inne dzieła, również gry fabularne. Tu mogę przypomnieć, jak ulubionego przez nas, przeze mnie Warhammera, gdzie elfy i kresnoludy zostały chyba jeszcze bardziej podniesione w swojej konwencjonalności względem tego, co zaplanował sobie Tolkien. Ta popularność raz jest bardzo widoczna i ja tutaj się skupię na tych małych, ale bardzo silnych i honorowych istotach, czyli krasnoludach, bo przecież popularność krasnoludów to już dawno temu wyszła poza samą literaturę. Ja bym tutaj mógł powiedzieć chociażby o tym, że przecież jest zespół metalowy, który stylizuje się na muzykę krasnoludzką Winprose. są przecież gry komputerowe, które zafascynowane Siedliszczami krasnoludzkimi, fortecami, kopalniami pozwalają graczowi zbudować takowe i to będzie od legendarnego Dwarf Fortress poprzez Were Wars, Craft the World, czy też chociażby to tylko niedawno wydane Lord of the Ring Return to Moria. Więc krasnoludy fascynują, i książka, o której opowiem, rozpoczyna się w następujący sposób: Hop, hop. Gromkie wołanie niosło się po górskich turniach. Hop, hop, przybrywa Bałgi, syn Fridlejfa, syna Argrima z klanu Hamdira. Bałgi wraca do domu, hop, hop. Krasnolud odjął dłonie od ust i chwilę wsłuchiwał się w echo. Stał u stóp długich, pnących się ku górze schodów, znikających za skałą, na której wznosiła się samotna wieża. W końcu odwrócił się do dygoczącej z zimna postaci, która z pewnością nie należała do jego rasy, i powiedział: Arien, już prawie jesteśmy w bezpiecznym miejscu. Jeszcze tylko tysiąc stopni. Nagle uniósł głowę i, nasłuchując, wpatrywał się w błyski na wieży. Słyszysz? To Windwal, Ojciec zimy. róg mego pradziadka Dolcrasira. Obo jego broda była długa, niczym niczymowe schody. Ruszajmy. Kobieta podniosła się z trudem i wykorzystując włócznie niczym kostur zaczęła wspinać się po stopniach. Jej ciało szczelnie otulały skóry i wełniane derki. Mimo to drżała z zimna. Kaznol wydawał się przy niej niemal nagi, odziany zaledwie w lnianą koszulę, skórzane spodnie i buty. Mimo przenikliwego wiatru, jaki hulał na tysiącu stopniach, bałgi zdawał się nie odczuwać chłodu, gdy był sam. Biegiem przebyłby ostatni odcinek drogi dzielący go od Hamdirholm, krasnoludzkiej kopalni. Wsparł kobietę swym mocarnym ramieniem i już o wiele szybciej zaczęli posuwać się w górę. Kilkaset stopni wyżej schody przychodziły w półkę, było minąć skalny dziób i skierować się prosto ku obwarowanemu wejściu do kopalni. Podróżni zatrzymali się na chwilę i oboje równocześnie podnieśli wzrok na masywną bramę osadzoną w skalę. Strzeżoną przez nadwyraz solidną wieżycę. Kobieta mocniej zacisnęła dłoń na ramieniu towarzysza i zadrżała. Tym razem nie zimna. Bałgi szepty bądź dobiegł z zawełnianego szala, czelnie opatulającego jej twarz. Krasnolu do tej pory radośnie spoglądający na samotną wieżę, Hamdir Holmes poważniał. Spokojnie, Arjen, poklepał ją po drżącej dłoni. Nic ci się nie stanie. Pamiętaj, że jesteś posłem. Chodźmy. Dość poważny sposób rozpoczyna się ta książka, która jest absolutnie niepoważna. No bo książka autorstwa Wojciecha Świdziniewskiego, Kłopoty w Hamdirholm, to historia krasnolutów, którzy zarządzają kopalnią Hamdirholm, twierdzą Hamdirholm. To historia głównie pradziadka Dolg Trasira, który zarządza tą kopalnią i który musi mierzyć się z tytułowymi kłopotami w tejże. A zaczyna się od tego, że wraca jego prawnuk Bałgi z niejaką Arien. I to wszystko wywraca sytuację do góry nogami w tymże siedlisku krasnoludzkim. Cała książka tak naprawdę opisuje walkę pradziadka d'Oltrasira o przetrwanie, nie, o rozwój rodu. Tak naprawdę tutaj na moment w sumie nie czuje się takiego zagrożenia, które mogłoby egzystencjalnie uniemożliwić przetrwanie tym dzielnym, małym istotą. Nie, nie, tutaj każda decyzja, którą Dolk Trasil będzie podejmował, jest ciężkie my do wymówienia dla mnie, to będzie decyzja, która ma wzmocnić i dać nowe perspektywy rodowi krasnoludów z Hamdirholmu. A perspektywy są bardzo szerokie i powiem Wam szczerze, że tutaj jak czytałem, to nie dość, że miałem wrażenie, jak autor naigrywa się z całej konwencji, bardzo lekko ją traktuje, śmieje się z niej, ma poczucie humoru, to jednocześnie bliskie mu jest takie konwencjonalne podejście, związane jakby z grami, bo przecież to wszystko, co tam się dzieje, to takie jakby decyzje współczesnych graczy w grach fabularnych, którzy w tych imitowanych na średniowieczu światach mitycznych z kastroludami i elfami podejmują decyzje, które bardziej by pasowały do. Naszych czasów, bo pewnie to znacie, jak jeżeli graliście w RPG, że wasz kolega nagle podejmuje decyzję, że on założy, nie wiem, pizzerię w Bidenheim, albo że przecież najprościej byłoby zaprząc nieumarłych do pracy w kopalni i zmusić ich czarami. Decyzje zdecydowanie pasujące do jakiejś McDonaldyzacji w naszym świecie, czy optymalizacji zysków, nic, na co mogliby wpaść. Ludzie, powiedzmy, żyjący w czasach przypominających nasze średniowiecze, a tymczasem to się dzieje. No i podobnie jest tutaj, bo przecież hamdirczycy pod przewodnictwem pradziadka Doltrasira będą handlować z ludźmi, planować wybudowanie dla nich hotelu i o specjalnych przestrzeni, gdzie mogliby swoje towary wykładać. Pojawi się w tej opowieści wampir pacyfista, niezwykle edukowany, erudyta, miłośnik sztuki, a jednocześnie nekrolik. Czyli uzależniony od wydzielin nieumarłych, czyli martwiaków. Tak, dokładnie to co myślicie. Czasem naturalizm w tej książce jest mocny. Pojawiają się martwiaki z biznesplanem, którzy będą też się borykać z problemami z tym, wspomnianym wampirem, ale to już na marginesie. Martwiaki wpadną na pomysł, by własny biznes założyć. Coś, co będzie jakby centrum rozrywki, chociaż ciężko to mówić, w odniesieniu do istot, które już dawno umarły i które będą miały wsparcie z związków zawodowych. Pojawi się prawnuk, dziadka, no właśnie, Bałgi, który przybędzie z kompletnie niepasującą do fortecy kasnoludzkiej osobą, i wiele, wiele, wiele podobnych, podobnych motywów zostanie umieszczonych w tej całkiem zabawnej, lekkiej książce. Bo to jest zdecydowanie humorystyczne fantezy, z którym jeszcze autor nie waha się łamać czwartą ścianę. Bo wyobraźcie sobie, że w jednym z fragmentów książki pojawiają się tolkiści, pomijając dość przaśne naśmiewanie się z Władcy Pierścieni i głównych Bohaterowie, ja tego tyle powiem, że odpowiednik Froda nazywa się tutaj Dildo. To tolkiści są miłośnikami nienazwanego mistrza, którzy łażą za tą ekipą i wszystkim wokół mówią, że przecież nie mogą być prawdziwym krasnoludem, bo nie używają mitrylu, a ty nie możesz być hobbitem, bo przeklinasz. A przecież mistrz w swojej wielkiej księdze, władca pierścień nie napisał tego i złamanie tej czwartej ściany czasem naprawdę, naprawdę brzmi zabawnie, bo słuchajcie, jak to wygląda, kiedy pradziadek. Wściekły już kompletnie na tych pasożytów, którzy wleźli mu do kopalni, i przeszkadzają w biznesie i rozwalają każdą inną pracę. Trzeba z nimi dyskutować. Zaraz, zaraz. Pradziadek podrapał się po głowie. Czyli wasz mistrz to taki twórca światów, tak? I on według was ustala zasady rządzące światem, tak? Tak, uradował się tolkista. Szczęśliwy, że ktoś go w tym świecie w końcu zrozumiał. Nasz mistrz stworzył niepodważalny kanon wszystkich fantastycznych światów. Każde zakłócenie, nieścisłość czy też specjalne przeinaczenie to policzek w twarz naszemu mistrzowi. Dork przez dłuższą chwilę wpatrywał się w rozpromienionego tolkistę, aż uśmiech na twarzy człowieka zaczął przygasać. Mam takie dziwne wrażenie, bardzo powoli zaczął dziadek, że ten świat, w którym obecnie się znajdujemy, został stworzony przez jakiegoś innego mistrza. E, mistrza, to za dużo powiedziane. Dr. Asir uniósł głowę i zaczął krzyczeć kupowale Hamdirholskiej jaskini. Raczej przez jakiegoś imbecyla żartownisia, co mi tu co rusz podsyła jakiś debili i w ogóle nie stara się uszanować mojej pracy. A wy, tu skierował się do tolkistów, zaraz wylatać z mojej kopalni i z mojego świata też! O, wypraszam sobie, Tolkista podniósł się, odszepując spodnie i poprawiając okulary. Zapłaciliśmy całą stawkę za pobyt, więc mamy prawo siedzieć tutaj tak długo, jak kupcy, chyba że wcześniej coś przeskrobicie. Tak, no to złamanie czwartej ściany, gdzie autor sam siebie tak określił, że no daleko mu do Tolkina, w sumie chyba nie za bardzo mu nawet na tym zależy, bo ta opowieść ma inne prawidła i po coś innego jest prowadzona. Podoba mi się. To był całkiem, całkiem, był to ciekawy zabieg. I Takich zabiegów, takich pomysłów dość postmodernistycznych, barbarzyńcy zakładający swoją akademię i nauczający na różnych profilach, na przykład na profilu matchfist, czyli maczugowo-fizycznym, też potrafią być tutaj zabawni. Bo jeśli chodzi o całą książkę, słuchajcie, bo to jest, to jest taka specyficzna powieść, zresztą parokrotnie na smaczkach to mówiłem, widocznie twórcy fantastyki lubią taką formę. To fix-up, czyli znowu opowiadania, które składają się. Na pewną ogólną fabułę, tworząc w ten sposób faktycznie coś na kształt powieści. Mimo wszystko, pierwotnie te opowiadania zostały opublikowane w większości albo w fantastyce, albo już nieistniejącym czasopiśmie science fiction, bo książka jest z 2009 roku i zostały się w ten sposób połączone na kształt takiej odgórnej fabuły. Tutaj można by wspomnieć o autorze, i tutaj jest trochę smutna historia, czy trochę to jest smutna historia, Wojciech Świdziniewski. Był działaczem fandomu białostockiego, bardzo ciekawą postacią, człowiekiem działającym na rzecz ruchów rekonstrukcyjnych, głównie związanych z wczesnym średniowieczem i wikingami. Zdecydowanie miłośnik i krasnoludów, i wikingów, i fantastyki. Bardzo ponoć barwna postać, która kiedy udało się zebrać te opowiadania w powieść, w książkę i znaleźć wydawcę, niestety autor nie dożył wydania powieści. Zmarł kilka dni przed jej opublikowaniem. Ja mogę tylko tyle powiedzieć. Tak, to nie jest wybitna książka. To nie jest książka, która gdzieś zapadnie niesamowicie w pamięć. Ja po nią sięgnąłem, bo pamiętałem może dwa, trzy motywy. Teraz w sumie czułem, jakbym ją czytał na świeżo. Jest dość lekka, czasami zbyt prosta, ale mimo wszystko czuć w tym wszystkim duży potencjał. I ja tak zastanawiałem się, co następnego by, jak wyglądałyby kolejne rzeczy, które napisał Wojciech Świdziniewski, gdyby miał taką. Możliwość. Myślę, że duża strata dla, dla nas, dla miłośników fantastyki. Książka, no, gdybym tak miał podsumować, to jakie atuty? No, proszę, proszę Państwa. no, Atuty. Atuty to krasnoludy. I to chyba na pierwszym miejscu trzeba wymienić i to trzykrotnie. Ale także bohaterowie. Ponieważ każda z postaci, czy to będzie Wampir Coleman, czy Bałgi, taki wojowniczy, ale całkiem nawet mądry, rozkochany krasnolud, czy Dolc który twardą ręką rządzi kopalnią, ale jest naprawdę dobrym krasnoludem, czy eteryczna smoczyca harna, bardzo rozerotyzowana. Każda z tych postaci ma sobie coś, co pozwala polubić. Fajne pomysły, czy to będą właśnie te zabawy postmodernistyczne, czy na przykład obraz bitwy, w którym okazuje się, że stające do walki skacowane krasnoludy to nie jest atut dla walczących z nimi. To wręcz ogromna przeszkoda. Nie stawajcie naprzeciw skacowanych krasnoludów. Ciekawy świat. Nawet to, że takie podejście dość nowatorskie pokazanie właśnie społeczności krasnoludzkiej też sporo robi dla tej książki. Nie ze słabiej. No, słuchajcie, książka jest z 2009 roku, mamy rok 2024. Zmieniło się sporo, nawet poczucie humoru mam wrażenie i to, co w swojej książce umieścił Wojciech Świdziniewski to dość przaśny humor, naprawdę. I to trzeba lubić. Znaczy, ja przyznaję, że moje poczucie humoru czasem bardzo jest zbliżone do takiego stereotypowego poczucia humoru kastoludzkiego. Tu mógłbym przytoczyć jeszcze jeden fragment, gdzie wampir Koleman, który ma namalować obraz z historii Kastoludzkiej, konsultuje go z kronikarzem katolickim Chrejem. Koleman skrzywił się. Zastosowałem pewne określenie, którego prostacki umysł naszego kronikarza nie jest w stanie ogarnąć. Chodzi o to, że Hraj chce zamieścić pewne słowa o silnym zabawieniu emocjonalnym w dymku Hamdira, które zostały wypowiedziane po zajściu Sorlim. Jednak nijak nie pasują one do mojej koncepcji artystycznej. A co Hamdir powiedział? Dopytywała kronikarza Elwka. Zajebie skórwy syna. Dokładnie zacytował Hraj, dumny ze słów swego praprzodka. Zwrot ten na stałe wpisał się do słownika Hamdir Holmczyków. Nie wątpię, mruknął z niesmakiem Koleman. Sztuka jednak nie przepada za wulgaryzmami. Arien wzruszyła ramionami. To przedstaw to za pomocą obrazków. Wiesz, coś, co dałoby te słowa zaciśnięta pięść, czaszka, czy też piorun. I odeszła. Kronikarz i malarz patrzyli przez chwilę na siebie. Dobre, pokiwał suznaniem hraj. Pieść, czaszka piorun. Określiłyby porywczy charakter Hamdira. A jego słowa z owej uczty i tak wszyscy znają. Dobre? Dobre? gorączkował się koleman. To jest świetne obraz w obrazie genialne, A ile w tym emocji? No i tak w świecie Krasnoludów Hamdirholm narodził się komiks. Takie poczucie humoru z zabawami słownymi, mniej lub bardziej lotnymi, z zabawą konwencjami, pomysłami. Potrafi być zabawne, chociaż, tak jak mówiłem, jest to humor dość często niskiego lotu. Dla mnie większy zarzut, brak rozbudowy świata. W zasadzie wiadomo, gdzie toczy się akcja, kilka lokacji zostało przedstawionych, ale ta scenografia nie została za bardzo rozbudowana. Tutaj zdecydowanie jest potencjał na coś więcej. Też sama po prostu ta fabuły, bo większość opowiadań mają bardzo prosty schemat. Oto w Hamdir Holm dzieją się nowe rzeczy, które sprowadzają tytułowe kłopoty. Do akcji wchodzi Dolk Trasir, który decyduje o tym, jak można by to wszystko naprawić i w sumie naprawia to, tak? Ale mimo wszystko, jeśli szukacie lekkiego fantezy, jeśli takie fantezy, które nie jest do końca na poważnie pisane, odpowiada wam, albo chcielibyście odpocząć od tych ciężkich ponurych często książek, science fiction, bywa, że i fantezy, to mimo wszystko poleciłbym kłopoty Hamdir Holm nawet żeby chyba poznać tych pisarzy fantezy polskich, którzy nie są tak powszechnie znani, bo to co stworzył Wojciech Świdziniewski pewnie no, w tej chwili nie jest zbyt dobrze pamiętane. Gdzieś tam zaniknęło, mało kto pewnie pamięta o tych opowiadaniach. W nich czuć miejscami takiego ducha tego, co pisał Sapkowski, wszak on miał ogromny wpływ na polskich pisarzy fantezy, to... Też jest dla mnie jakimś atutem, bo pisarstwo Sawkowskiego bardzo lubię. I... A dziś chciałem się z Wami pożegnać i zachęcić do czytania o paleniu o Krastoludach. A jeśli wolicie więcej, to sięgnąć. Przecież zawsze można po którymś z gier. Ja pewnie wrócę sobie do Duar Fortress, by zarządzać budowaną kopalnią. A tak to na razie i cześć. Mały. Maczek.